pokloníme svoje srdcia ešte pred Pánom. Pochylme naše srdca ešte pred Pánom. Svätý, 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 láskavý Boh a Pán. Święty, 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 miłosierny Bóg i Pán. Prinášame svoje srdcia pred Tvoju svätú tvár. Przynosimy serca nasze przed Twoje święte oblicze. Ty wszystko widzisz, a wszystko znasz. Ty widzisz wszystko i znasz wszystko. A my chcemy całym sercem. A my chcemy całym sercem wyznać, że Ty si Pan. Wyznać Tobie, że Ty jesteś Ty si Panem. Ty jesteś naszym Spasiciel. Ty jesteś naszym Zbawicielem. Ty si naszym Bogiem. Ty jesteś naszym Bogiem. A dziękujemy Ci za to. I dziękujemy Ci za to, że teraz si przyprawiony mówić k nam. Że i teraz jesteś gotowym, aby przemawiać do nas. Ty si powiedział, że twoje owce czują twój głos. Ty powiedziałeś, że owce twoje słyszą twój głos. A my chcemy poczuć twój głos. A my chcemy usłyszeć twój głos. Chcemy, abyś mówił do głębki naszych serc. Chcemy, abyś mówił tam w głębokości serca. A kiedy będziemy odchodzić dziś z tego miejsca? A kiedy będziemy opuszczać dzisiaj to miejsce? Chcemy mieć tu głęboką istotę, że ty si mówił. Chcemy mieć tą głęboką pewność, że to Ty mówiłeś. Tak mów k nam, Panie. Dlatego mów, Panie, do nas. Chcemy naklonić swoje ucho. Chcemy nachylić nasze ucho. Abyśmy poczuli Twój głos. Aby usłyszeć Twój głos. Chcemy przyjąć ten Twój dotyk. Chcemy przyjąć to Twoje dotknięcie. Którą mamy wszystko, co potrzebujemy. W którym mamy wszystko, czego potrzebujemy. A co wszystkiego niech je chwalone. A ctene to drahé meno Ježiš. A z wszystkiego niech jest uwielbiane i chwalone to cudowne imię Jezus. Amen. Amen. Wszystkich was serdeczną łaską witam na dzisiejszym wieczornym zgromadzeniu. Wszystkich was serdeczną miłością witam na dzisiejszym wieczornym spotkaniu. Są przekłapeni, że gdzie sa widzi, a gdzie pozera. Patrzę się, jak się widzę i patrzę nawet, gdzie spoglądam. Gdzieś w bok. Ale są bardzo wdzięczny, żeście przyszli. A jestem bardzo wdzięczny, że przyszliście. A wiem, że są tu mnohe tużiace serca, które chcą przeżyć Boży dotyk, Bożą odpowiedź pre swój żywot. A wiem, że jest tu wiele pragnących serc, które chcą przeżyć Boże dotknięcie i Bożą odpowiedź dla swojego życia. Nie jest tomu tak dawno, przed niekolkimi tygodniami som navštívil jedno mesto w naszej u nas na Slovensku. Nie minęło wiele czasu, kilka tygodni, kiedy odwiedziłem pewne miasto u nas na Słowacji. A mal som tam zwestować Ewangelium. I miałem tam zwiastować Ewangelię. A co było veľmi zvláštne? A to co było bardzo szczególnym? Pán Boh mi dal zjavenie pred tým, než som vyšiel von na kazateľnik. Pan Bóg dał mi takie objawienie jeszcze przed tym, zanim wyszedłem za kazalnicę. Widział som w widzeniu człowieka, który chce skoczyć dole, a chce spáchać samowrażdżę. Widziałem w widzeniu człowieka, który chce skoczyć w dół i popełnić samobójstwo. A kiedy som vyšiel von na kazatelňu, a kiedy wyszedłem już za kazalnicę, hneď prvé, čo som odovzdal, ten odkaz Boží. Zaraz na początku przekazałem to Boże posłanie. A mówię, Pan Jezus mi zjawił, że w tomto obecenstwie jest niekto, kto chciał spáchać samowrażdżę. Mówię, Pan Jezus objawił mi, że w tej społeczności, w tym zgromadzeniu jest ktoś, kto chciał popełnić samobójstwo. A tak som pewnie świadczył, a mówię, nie masz prawo siahać na swój żywot. I tak mocno świadczyłem i potwierdzałem, że nie masz prawa takiego, aby sięgać na swoje życie. Ty si si život sám sebe nedal. Nie dałeś sobie sam życia. A nie masz ani prawo si wziąć swoje życie. Nie masz też prawa, aby odebrać sobie życie. A Pan Bóg widzi twoje serce. A Pan Bóg widzi serce twoje. A odkazuje ci. I przekazuje tobie, że cię miluje. Że cię kocha. Nie rob to, co si si zaumienił. Nie czyń tego, co zamierzyłeś. A po skończeniu tego zgromadzenia przyszła jedna osoba. A po zakończeniu tego nabożeństwa podeszła do mnie pewna osoba, która wiele kilometrów sprawiła na to miejsce, która pokonała wiele kilometrów, aby być na tym miejscu, a mówiła si, jeszcze pójdę na toto zgromadzenie, znać Pan Bóg tam ku mnie przehovorí. I tak sobie powiedziała, jeszcze odwiedzę to nabożeństwo, być może tam Pan Bóg do mnie przemówi. Znać ten Bóg jeszcze ma o mnie zaujem. Być może ten Bóg jeszcze interesuje się mną.
A to prvé, čo Pán Boh hovoril k jej srdcu. A to pierwsze, co było, to była mowa do jej serca. Po skończeniu zgromadzenia odozdala tato dusza swoje serce Panu Jezusowi. Po zakończeniu nabożeństwa ta dusza oddała swoje serce Panu Jezusowi Chrystusowi. A teraz żyje z radością. A teraz żyje w radości. Sława Panu. Chwała Panu. Pan Jezus wie, co jest potrzeba naszych serc. Pan Jezus wie, czego potrzebują serca nasze. On presnie wie, jaka myślienka, co jest w twoim sercu. On wie dokładnie, jaka jest myśl, co znajduje się w twoim sercu. Wie o twoich trapieniach. Wie o twoich troskach. Ale wie aj o twoich nadziejach. Wie o twoich nadziejach. A wie aj o tej wierze, która jest w twoim sercu. A on wie również o tej wierze, która znajduje się w twoim sercu. A on chce mówić k twojemu sercu. A on chce mówić do serca twego. A mnohokrát to prebývanie v Božej prítomnosti. A wielokrotnie to przebywanie w jego obecności. Możemy to tak vnímať, ako kebyśmy boli w Božej škole. Możemy to tak odczuwać, jakbyśmy znajdowali się w szkole Bożej. Pán Boh nám dáva lekcie do nášho života. Pán Boh daje nám, udziela nám pewnych lekcji do naszego życia. Wiecie, ta najlepsza szkoła. Wiecie, ta najlepsza szkoła jest szkoła života. To jest szkoła życia. A wtedy, kiedy w tej szkole życia chodzimy z Panem Jezusem Chrystusem. A wtedy, kiedy w tej szkole życia chodzimy blisko razem z Panem Jezusem Chrystusem. A dovolíme, aby nás On vyučoval. A pozwolimy na to, aby On nás nauczał. A ja sa chcem opýtať, už dlho chodíš do tejto školy? A pytam się ciebie, jak długo już chodzisz w tej szkole? A koľko si sa naučil? A ile się nauczył? A wiesz, kiedy to zistisz, że koľko si sa nauczył? A wiesz, kiedy możesz stwierdzić, ile się nauczyłeś? Kiedy si w skúška. Kiedy przyjdzie egzamin. Wspominam sobie, kiedy som chodil na základnú školu. Ja przypominam sobie, kiedy chodziłem do szkoły podstawowej. Było to jeszcze za czas socjalizmu. Było to jeszcze w czasie socjalizmu. Maliśmy wielki napis. Mieliśmy takie wielkie hasło. A tam było napisane, że uczyć się, uczyć się, uczyć się. A tam było napisane uczyć się, uczyć się, a potom, uczyć się. Pod tym było napisane Lenin. A potem było napisane Lenin. A nas to studentów tak gniewało. Nas to studentów, uczniów tak gniewało. A potem, kiedy nas skúšala učiteľka. A później, kiedy nauczycielka egzaminowała nas. A też nam mówiła, że uczyć się trzeba. A też nam mówiła, że koniecznością jest uczyć się. My, dzieci, sme, tak oponowali a mówili jej, że ano, że sudruh Lenin powiedział, że sa mamy uczyć, ale tam nie mówi, że trzeba skúšať. A bo powiedzieliśmy, nas to trenowało i kiedy ona nam mówiła, to mówiliśmy, no towarzysz Lenin też to mówił, ale on tam nie powiedział, że trzeba egzaminować. Nie maliśmy radzi te skúšky. Nie lubieliśmy egzaminów. Ale zase, keby nie boli skúšky, ale gdyby nie było egzaminów, tak byśmy nie wiedzieli, gdzie się nachádzamy. To byśmy nie wiedzieli, gdzie się znajdujemy. Mnohokrát sa ma moja mamička opýtala, no nauczył si sa to. Wielo razy moja mamusia pytała mnie, no co, nauczyłeś się już? A ja mówię, ano, nauczył som sa. No tak, ja się nauczyłem już. A ja som si myslel, że to wiem. A ja myślałem, że to wiem. Ale jej sa to nejak nepozdávalo. A jej to jakoś nie podobało się. No daj mi sem tu knihu. No pokaż mi tą książkę. Vyskúšam ťa. Ja cię sprawdzę. No hovor, co tam masz? No mów, co tam jest? A ja som začal. A ja A nevedel som, ako mám začať. Nie wiedziałem, jak rozpocząć. Ale ani nie wiedział, co ma nie ukończyć. No, tym bardziej nie potrafiłem skończyć. A wiecie, naraz on zistił, że to nie wiem. A nagle stwierdziłem, że nie umiem tego. Przyszła skúška a ukázalo się, że to nie wiem. Przyszło doświadczenie i stwierdziłem, że nie umiem. Ja som si myślał, że to wiem. Ja myślałem, że to wiem. Ale kiedy przyszła skúška, tak się ukázalo, że to nie wiem. Ale kiedy doświadczenie sprawdzian nadszedł, to stwierdziłem, że nie umiem tego. Do końca som to myślał uprymnie. Ja som nie kłamał swoją matkę, ale uprymnie som myślał, że to wiem. W rzeczywistości to ja szczerze to myślałem. Ja nie okłamywałem swojej matki. Ja szczerze myślałem, że wiem. A nie wiedział som to. A nie wiedziałem. A mal som jednu učiteľku. A miałem jedną nauczycielkę. A ona zistila, że my žiaci nie wiemy sa učiť.
A ona stwierdziła, że my uczniowie nie umiemy się uczyć. Velmi bola rozčulená. Była taka rozdrażniona. A myśmy wszyscy tak siedzieli jako na trni. A myśmy siedzieli tak jakby na jakichś cierniach. A ona nam wyswetlowała, ako sa máme učiť. A ona nam wyjaśniała, w jaki sposób mamy się uczyć. A hovorila, prečítajte si nejaký úsek. Mówi, przeczytajcie sobie pewien odcinek. Jeszcze raz si to pozornie prečítajte. Jeszcze raz uważnie to przeczytajcie. Položte si tam ruku, zakryjcie si to. Položte na ten odcinek rękę, zakryjcie. A teraz to zopakujcie, co ste si zapamiętali. A teraz powtórzcie to, co zapamiętaliście. A pokiaľ to nie budete wiedzieć zopakować, zatiaľ to nie wiecie. A dopóki nie będziecie umieć powtórzyć tego, to znaczy, że to nie umiecie. Ja som roky chodil do základnej školy a nevedel som sa učiť. Ja kilka lat chodziłem do podstawowej szkoły, a nie umiałem się uczyć. Táto učiteľka mi pomohla s tým. A tá naučiteľka pomohla mi v tom. A odtedy som sa potom tak učil. A od tego času už v taký spôsob učil. Skúšal som sám seba. Doświadczałem samego siebie. A potom som zistil, či to viem, či to neviem. A później stwierdzałem, či umiem, či neumiem. Spomeňte si, ako Pavel Apoštol hovorí, skúšajte sami seba. A pripomnite, že Pavel Apoštol mówi, doświadczajcie samych siebie. Súďte sami seba. Rozsądzajcie sami siebie. Lebo ak budete sami seba súdiť, nebudete súdení od Boha. Jeżeli sami siebie będziecie rozsądzać, nie będziecie sądzeni przez Boga. A keď prichádzate a berete tú večeru Pánovu, tak skúšajte sami seba, či ste toho hodní. A kiedy przychodzicie, przystępujecie do wieczerzy pańskiej i bierzecie, doświadczajcie sami siebie, czy jesteście godnymi, aby brać w tym udział. Preto mnohí spia. Dlatego wielu jest śpiących. Wiecie, co to znaczy spać duchownie? Wiecie, co to oznacza senność duchowa? To znaczy, że są w nierealnym duchownym świecie. To znaczy, że jestem w takim nierealnym świecie duchowym. Już ste niekiedy reagowali zo sna na nieco, co się działo? Już żeście reagowali czasami we śnie na to, co wam się wydarzyło? Prawie sami nieco sniwało. Właśnie coś mi się śniło. A moja małżonka ma budziła. A moja małżonka mnie budziła. A ja som bol w nierealnym świecie. A ja byłem w takim nierealnym świecie. A ja som myślał si, że w tom to pokračuje to, co jest w tom snie, a ja som jej odpowiadał. A ja myślałem, że kontynuacja jest tego, co mi się śniło, ja jej odpowiedziałem. A ona mówi: "Co to mówisz?" A no co ty to mówisz? Wtedy som sa prebral. Obudziłem, przebudziłem się. Mówi: "A co som hovoril?" A co mówiłem? A ona hovorí, a to nevieš. A to nevieš? Neviem, niečo som ti hovoril, ale viem, že to nebolo dobre. Neviem, coś mówiłem, neviem, ale chyba to nebolo dobre. Vidíte, keď človek spí. Vidíte, kedy človek spí. Keď je v nereálnom svete. Keď je v svete nereálnym. Tak nesprávne reaguje. Nevlastivie reaguje. My sa musíme skúšať. My musíme doświadczać. My musíme overovať, či naše srdce, či bdie pred Bohom. My musimy sprawdzać się, czy nasze serce w czujności jest przed Bogiem. Pan Jezus mówi, bdziejcie a modlicie się. Pan Jezus mówi, czuwajcie i modlcie się. Abyście nie weszli do pokuszenia. Abyście nie weszli w pokusę. Ale to musimy sami seba skuszać. Ale to musimy samych siebie doświadczać. Ale niekiedy się dzieją aj takie rzeczy, że jesteśmy w realnym świecie. A czasami wydarzają się takie sprawy, że jesteśmy w tym rzeczywistym, realnym świecie. A musimy się poszczypać, że nie śniwa się mi to. A musimy się tak uszczypnąć, bo zadać pytanie, czy nie śnię? Nie jestem we śnie? Kiedy mi przed niekolkimi tygodniami wolał jeden brat. Kiedy kilka tygodni temu dzwonił do mnie pewien brat, który robi moją webową stronkę w Niemczech. Który prowadzi moją stronkę internetową właśnie tam w Niemczech. Wiecie, on nie był znowu zrodzony. On nie był na nowo narodzony. On był len chrześcijanom. On był tylko chrześcijaninem. Ale veľmi dobre vedel túto stránku obsługować. Ale bardzo dobrze umiał tą stronę obsługować. A on si to tak zobral, że toto bude slúžiť. A on tak powiedział, no ja tym będę służył. A ja som tak modlil som sa roky za to, aby Pán Boh sa dotkol jeho srdca. I tak latami modliłem się, aby Pán Boh dotknął się jego serca. A jednego dnia dzwoni telefon. A pewnego dnia dzwoni telefon. A hovorí, Alexander.
Możem przyjść w stredu k tebe na návštěvu. I mówi Aleksander, czy w środę mogę cię odwiedzić? Mówię, że w piątek idę tam, do waszego miasta. A ja mówię, no przecież w piątek ja udaję się do waszego miasta. Około 900 kilometrów. Ja będę robić tam cestu, a ty chcesz sem przyjść? Około 900 kilometrów będę podejmował podróż do was, a ty chcesz mnie odwiedzić? A on mówi, to nie poczeka do piątku. Ja muszę okamžite przyjść. A on mówi, to nie da rady czekać do piątku. Ja muszę natychmiast cię odwiedzić. A mówi, a o co idzie? A on mówi, a o co się rozchodzi? A mówi, ja już nie mogę dalej. Ja nie mogę już dalej. A ja som sa uštipol, hovorím, to je sen, alebo to je skutočnosť. Ja tak uštipnąłem się, mówię, co śni mi się to, czy to jest rzeczywistość? Że tento človek, że ten człowiek, o kom si nikto si z toho zboru, z toho spoločenstva nevedel predstaviť, že by on celé svoj život vydal Pánu. Z tego zboru, z tej społeczności nikt nie był w stanie wyobrazić sobie, żeby on mógł całkowicie oddać życie swoje Panu. A teraz płacze. A teraz płacze. A on súri ten dzień, kiedy chce swój żywot oddać Panu Jezusowi. A on oczekuje tego dnia, w którym chce oddać życie swoje Panu Jezusowi. A ja som mu powiedział, przyjdź. A ja mówię, no to przyjedź. A wiecie, kiedy wyznawał swoje grzechy? A wiecie, kiedy wyznawał grzechy swoje? Siedzieliśmy tak w fotelkę. Siedzieliśmy w fotelach. A on mówi, ja to tak to nie mogę. A on mówi, ja tak nie mogę. Zosmikol sa dole z tej fotelki na kolena. Sunął się tak z tego fotela, upadł na kolana. A płakał. I płakał. A z niego wychádzalo von ta bolest toho grzechu, toho wszystkiego. A z niego wylewała się ten ból grzechu i a keď som sa díval na neho, ja patrzyłem tak na niego, tak som stále nechápal, či je to sen, či je to skutočnosť. Ciągle jakoś nie mogę stwierdzić, czy jest to we śnie, czy na jawie. A viete, keď som prišiel potom do toho ich mesta, a kiedy później odwiedziłem to ich miasto, tak som ho v tom meste potom pokrstil. Później w tym mieście ochrzciłem go. A jeho dve córki. Również i dwie córki jego. A jeszcze dalsi ludzie, którzy byli dotknuti mocą Bożą. Również jeszcze innych ludzi, którzy byli dotknięci przez moc Bożą. Wiecie, niekiedy człowiek jest w realicie, a skoro nie wierzy temu, co Bóg koná okolo niego. Nieraz człowiek realnie żyje, realnie znajduje się gdzieś, a nie wierzy w to, co koło niego się dzieje. A to jest veľmi dobre. A to jest bardzo dobre. Ale o wiele jest to gorsze, kiedy człowiek żyje w nierealnym świecie. Ale odwrotnie gorzej jest to, kiedy człowiek żyje w takim nierealnym świecie. A myśli si, że wszystko jest z nim w porządku. A myśli, że wszystko jest w porządku. A raz przyjdzie na to, że nic z nim nie jest w porządku. A przyjdzie taki czas, kiedy stwierdzi, że nic nie jest w porządku, jeżeli chodzi o niego. A preto mówi Boże słowo. I dlatego mówi Boże słowo. Prebudź się, ty, kto śpisz. Obudź się, który śpisz. Stań z mrtwych. Powstań z martwych. A bude ti svietiť Kristus. I zajaśnieje ci Chrystus. Ten je v reálnom svete. Taký človek žije v reálnom svete. Komu sa zaskvel Kristus. Komu zalśniał Chrystus. Kto má obecenstvo s Pánom Ježišom Kristom. Kto má obecność s Panem Jezusem Chrystusem. Ten, ktorý skúša sám seba. Ten, ktorý doświadcza samego siebie. Ktorý zodpovedá sa Bohu. Ktorý odpowiada jest odpowiedzialny przed Bogiem. Nie staci, abyś się zodpowiadał ludziom. Nie chodzi tylko o to, abyś był odpowiedzialny przed ludźmi. Nie staci, abyś był zodpowiedzialny swojej żenie albo swojej cyrkwi. Nie wystarczy, abyś był odpowiedzialny przed swoją żoną, przed zborem. Ty musisz się zodpowiadać Panu. Ty musisz być odpowiedzialny przed Bogiem, Panem. Lebo tam, gdzie cię cyrkiew nie widzi. Dlatego, że tam, gdzie Kościół cię nie widzi. Tam, gdzie cię twoja żona nie widzi. Tam, gdzie żona twoja cię nie widzi. Tam, gdzie cię twój mąż nie widzi. Tam, gdzie mąż twój cię nie widzi. Tam cię widzi twój Pan. Tam cię twój Pan. A ty musisz wiedzieć, że sa zodpowiadasz jedyn prvoradie jemu. A musisz wiedzieć, że jest odpowiedzialny w pierwszej kolejności przed nim. A kiedy ci tento Chrystus zaskwie w twoim żywocie. A kiedy ten Chrystus rozjaśni, zalśni ci w on świeci do twojego żywota. On będzie świecić do twojego życia. Nie będziesz chodzić w otme. Nie będziesz chodził w ciemności. Ale światło żywota cię obklopi. Ale światło życia cię olśni, otoczy. A nie będziesz się podkiniać. A nie będziesz się potykał. Wiecie, ako je to z człowiekiem, który chodzi po tme? Wiecie, jak to wygląda z człowiekiem, który porusza się w ciemności? U nas jednego wieczora zhasło światło.
u nas pewnego wieczoru zabrakło światła. Tak zrazu to zgasło, a była tma. Nagle zgasło wszystko i była ciemność. A wiecie, co się stało? Wiecie, co się wydarzyło? Ja som wstał, aby som išiel hľadať zápalky aj sviecu, aby som to zažal. Ja powstałem, aby szukać zapałek, świecy, aby zrobić światło. Ale kým som našiel tú sviecu aj tie zápalky a kým som zažal svetlo, to ako všeli, čo som poprehadzoval. Prevrátil som stoličku. Zanim znalazłem zapałki, świece, żeby rozświecić, to wiele rzeczy potrąciłem, przewróciłem krzesło. Z policy som zhodil nejaký tam ozdobný predmet. Z jakiejś półki strąciłem ozdobny przedmiot. Jednoducho to bol chaos. No po prostu to było chaotyczne, chaos. Ten człowiek, który nie ma światła żywota, człowiek, który nie ma światła życia, komu sa nie zaskwie Chrystus, komu nie zalśni Chrystus, nie zajaśnieje Chrystus, ten chodzi w otmę. Ten porusza się w ciemności. A w tej tmie właśnie sa viac a viac zamotáva do chaosu. A w tej ciemności coraz więcej jest pogrążony w chaosie. A jednoducho proste ten jego żywot pada. A po prostu jego życie upada. Ale my wiemy, że sme synmi svetla. Ale my wiemy, że jesteśmy synami światłości. A preto idziemy k svetlu. Dlatego podążamy do światła. Aby nasz żywot był w oswetle. Aby nasze życie było w świetle. Abyśmy sa zodpovedali Bohu. Abyśmy byli odpowiedzialnymi przed Bogiem. A preto hľadajme to svetlo života pre seba. A dlatego szukajmy tego światła życia dla samych siebie. Chcę was pozbudzić tomu. Zachęcam was do tego, abyśmy w tomto svetle žili a skúšali sa. Abyśmy w tym świetle przebywali, żyli i doświadczali samych siebie. Lebo dnes mamy taki krásny czas. Dlatego dzisiaj mamy taki piękny czas. A Pan Bóg nam dáva svoje lekcie. A Pan Bóg udziela nam lekcji. Tak je dobre nam počúvať. Tak dobrze nam się słucha. A tak nam jest dobrze z Panem. I tak nam jest dobrze z naszym Panem. A uczennicy mówili, czy nie horeli nasze serca, kiedy nam wykładał pisma. Nawet uczniowie mówili, czy nasze serca nie płonęły, kiedy on nam pisma otwierał. Ale czy nasze serca len wtedy mają płonąć, kiedyśmy tu zgromadzeni? A czy nasze serca tylko wtedy mają płonąć, kiedy jesteśmy tutaj w nabożeństwie? Tu przyjmujemy Boże wyuczowanie, Boże słowo. Tu przyjmujemy Bożą naukę, Boże słowo. A potem idziemy do terenu. A później udajemy się w teren. A kiedyśmy w terenie, tak to aplikujemy, tak to przeżywamy, a napełniamy to słowo. A kiedy jesteśmy w terenie, to właśnie to przeżywamy, wypełniamy to słowo. Właśnie w terenie sa dzieją te skúšky. Właśnie w terenie dzieją się te egzaminy. Przechodzimy próby. Wspomnijcie si na izraelski naród. Przypomnijcie sobie naród izraelski. Pan Bóg dał 10 lekcji swojemu ludu. Pan Bóg dał 10 lekcji dla swojego ludu. A ta 10. lekcja była to, że išiel aniel z chłopca przez Egipt. A ta 10. lekcja to był, że szedł anioł śmierci przez Egipt. A pretože podwoje drzwi były namazane krwą baranka u Izraelitów. Dlatego, że podwoje drzwi były pomazane krwią baranka w rodzinach izraelskich. Podľa príkazu pánovho. Według rozkazu pana. Tak tento aniel smrti preskočil tento dom. Tak ten anioł pański, ten anioł śmierci minął ten dom. Ale tam gdzie nie była táto krw baránková. Ale tam gdzie nie było tej krwi baranka. Tam mala moc ta smrť nad tym domem. Nad tym domem miała moc śmierć. A to była 10. lekcja. A to była 10. lekcja. Bożej starostliwości o Boży lud. Bożej troskliwości o lud Boży. Wiecie, co to znamená 10. Wiecie, co znaczy 10? Że Pan Bóg to 10 znamená plność, że urobil wszystko pre to, aby wyuczył swój lud. To jest 10, ta 10. lekcja oznaczała tych 10 lekcji to jest pełnia, że Pan Bóg uczynił wszystko dla swojego ludu. A i my dostawamy to pełne Boże słowo. Również i my otrzymujemy to pełne Boże słowo. Wszystko to słowo ci Pan dawa, co ty potrzebujesz do swojego każdodziennego żywota.
Wszystko słowo daje ci Pan Bóg to, które ty potrzebujesz do swojego codziennego życia. Aby si wyťazil, aby zwyciężał, aby sława Boża była zjawna w twoim życiu. Aby Boża chwała objawiała się w życiu twoim. A izraelski naród przeszedł tymito lekcjami, 10 lekcjami. Również naród izraelski przeszedł przez te lekcje, przez te 10 lekcji. Widzieli mocne rameno Boże. Widzieli potężne ramię Boże. Widzieli skutki Panowe. Widzieli działanie Pana. A Pan im powiedział, ja są z wami. A Pan Bóg powiedział, ja jestem z wami. Moje oczy hladia na was, a chrani was. Moje oczy spoglądają na was i ochraniają was. A moje myślenki o was są na dobre. A moje myśli o was są ku dobremu. Aby som vás zachránil. Aby vás vyratovať. Aby som vás vyviedol zo zajatia. Aby vás vyprovádiť z nevoli. Aby som vám dal požehnanú budúcnosť. Aby dať vám blagoslavenú prišlosť. Aby som vám dal zasľúbenú zem. Aby vám dať zemi obiecanú. Keď som vám dal týchto 10 lekcií mojej starostlivosti a lásky. Kiedy dałem vám te 10 lekcií mojej troskliwości i miłości. Teraz kiedy was wowedzę do terenu, teraz kiedy wyprowadzę was w teren, będę was kuszał. Będę was doświadczał. Aby się ukazało, co jest w waszym sercu. Aby się objawiło, co w sercach waszych jest. Czy będziecie posłuchać Gospodina swojego Boga? Czy będziecie słuchać Pana Boga swojego? Albo pójdziecie za umiejętnością swojego serca. Albo pójdziecie za umysłem, za myślami serca swego. Kiedy pójdziemy do swoich każdodennych dni swojego życia, kiedy udamy się do szarzyzny naszego życia, przyjdą skuszki. Przyjdą doświadczenia. Wiesz o tym, siostra moja, że przyjdą skuszki? Siostro moja, czy wiesz o tym, że przyjdą doświadczenia? Że to, co si tu poczula, że to będzie wyskuszane. Że to, co tutaj usłyszałaś, to będzie doświadczone, sprawdzone. Ale nie preto, aby cię Bóg trápił. To nie dlatego, aby Bóg cię się znęcał nad tobą. Ale aby si widziała sławę Bożą. Ale aby oglądać Bożą chwałę. Halleluja. Halleluja. A to mu się raduj. I ciesz się z tego. Czym większa skuszka żywota, czym większe doświadczenie życia, tym większa jest sława Boża. Tym większa jest Boża chwała. A kiedy już dostawacie się do ciężkości żywota, już chwalcie Boga, mówcie, Boże, chcę widzieć Twoją sławę, chcę widzieć, jakie jest Twoje wychodzisko z tej sytuacji. Już wtedy, kiedy wchodzicie w doświadczenie, próbę w swoim życiu, już wtedy chwalcie Boga, mówiąc, Panie, ja Ci dziękuję, że będę oglądał Twoją chwałę, jak Ty rozwiążesz to. A teraz przychodzają przed morze. A teraz docierają do morza. A naraz zistia, że prenasleduje ich faraon. A nagle stwierdzają, że idzie za nimi faraon. Hneď prvá skúška, prvá situácia, neriešiteľná situácia. Zaraz pierwsza próba, pierwsze doświadczenie nie do rozwiązania. A nie mogli pochopić, co się dzieje. Nie mogli zrozumieć, co to się dzieje. Mali 10 lekcji. 10 lekcji przerobili. A oni mogli zodwinąć wszyscy, cały zástup izraelski mógł zodwinąć ruki i powiedzieć, Panie, nie wiemy, jak to wyriešisz, ale już czekamy na Ciebie. Cały naród izraelski mógł podnieść ręce, mówiąc, Panie, my nie wiemy, jak rozwiążesz ten problem, ale już teraz Cię chwalimy. My mamy 10 lekcji Twojej starostliwości, a Twojej mocy nad naszymi żywotami. My otrzymaliśmy 10 lekcji Twojej troskliwości i mocy nad nami. A teraz, kiedy przychodzi ta prwa skuszka, a teraz, kiedy nadeszło pierwsze doświadczenie, teraz czekamy na Ciebie. Teraz oczekujemy na Ciebie. My nie mamy rozwiązania. My nie mamy rozwiązania. Ale u Ciebie jest rozwiązanie. Ale u Ciebie jest rozwiązanie. My nie wiemy, dlaczego się to dzieje. My nie wiemy, dlaczego to się wydarza. Ale Ty to wiesz. Ale Ty to wiesz. A my czekamy na Ciebie. A my oczekujemy na Ciebie. A chwalili Boga. I chwalili Boga. Halleluja. Halleluja. Tak to robili. Tak to czynili. Tak to miało być. Tak to miało być. Ako jest to w Twoim życiu? A jak to jest w życiu Twoim? Kiedy przyjdziesz do skuszku. Kiedy przyjdziesz do doświadczeń. Naraz, ako kiedy ten Twój żywy Bóg był martwy. Nagle jakby ten Twój żywy Bóg był martwym. Ako kiedy te mnohe świadectwa o Bożej mocy, a Bożej łaski, ako kiedy naraz nie fungowali w Twoim życiu. Tak jakby te wszystkie świadectwa o wielkości i mocy Bożej nagle nie działały w Twoim życiu. Dłoweruj Bogu. Ufaj Bogu.
Wiedz, że czym do ciężkiej sytuacji żywota się dostaniesz. Wiedz o tym, że czym trudniejsza sytuacja, do której wchodzisz, tym większa sława Boża będzie, kiedy Bóg wyrieszy ten twój problem. Tym większa Boża chwała będzie wtedy, kiedy Bóg rozwiąże ten twój problem. Pan Bóg ma swój czas. Bóg ma swój czas. Ja wiem, że ty byś już chciał widzieć to, co wierzysz. Ja wiem, że ty już chciałbyś oglądać to, w co wierzysz. Ale Bóg napełni to, co ci ślubił. Ale Bóg obieca. Bóg wypełni to, co ci obiecał. Co ślubił Bóg Abrahamowi? Co obiecał Bóg Abrahamowi? Tylko będzie twojego potomstwa jako gwiazd na niebie. Tyle będziesz miał potomstwa, ile gwiazd na nieboskłonie. A kiedy miał 100 roków? A kiedy miał 100 lat? Miał jednego syna. Miał jednego syna. Teda toho Izaaka. Izaaka. Ako keby ten Bóg, który ślubił, ako keby to mieszkał to naplnienie. Tak jakby Bóg, który obiecał, spóźniał się z wypełnieniem. Ale my jesteśmy świadkami tego. Ale my jesteśmy świadkami tego, że Bóg napełnił swoje sluby. Że Bóg wypełnił swoje obietnice. A że wszystkie rzeczy, które za dnes dzieją około świata, a że wszystkie sprawy, które dziś dzieją się na tym świecie, tak to się nie toczy około Ameryki. To nie kręci się wokół Stanów Zjednoczonych. To się nie toczy około Chiny. To nie obraca się wokół Chin. Ani się nie obraca niegdzie około Arabów. Nie kręci się to wokół narodu arabskiego. Ale wszystko, cały świat się pozera smerom na Izrael. Ale wszystko, cały świat ma oczy skierowane na Izrael. Lebo Bóg tam nieco ślubił. Dlatego, że Bóg coś tam obiecał. Boże sluby są wierne. Boże obietnice są wierne. A keby aj moje oczy nie widzieli to, za co som sa modlil. Gdyby nawet moje oczy nie oglądały tego, o co modliłem się. Już pochwalim za to. Już dzisiaj uwielbiam go za to. Że on jest wierny Bóg. Że on jest wiernym Bogiem. Milujący Ojciec. Miłującym Ojcem. A Pan. I Pan. Który ma wszystko w swojej ręce. Który wszystko trzyma. A już dnes mu dam chwalu. I już dzisiaj oddaję mu chwałę. A już dnes sa nadýchnem, aby som vykrikol večné haleluja nášmu Bohu, ktorý je verný a mocný. Amen. Już dzisiaj nabieram oddech, aby wykrzyknąć wielkiemu Bogu, który wszystko czyni. To który jest mocny na wieki. Večné haleluja. To večné haleluja, aby powiedzieć. Sme w skúškach. Jesteśmy w doświadczeniu. Je tu niekto, kto nie jest w skúške? Czy jest tu ktoś, kto nie przechodzi prób? Widzę, że nikt za nie hlasi. No widzę, że nikt nie podnosi o, ręki. O, tak dobrą temu mi Pan dał. O, to dobry temat mi Pan dał. Aby som wam o tym mówił. Aby mówić o tym wam. Teda wszyscy jesteśmy w skúškach. I właśnie wszyscy jesteśmy w doświadczeniach. Wiecie, którzy są ci ludzie, którzy zwyciężają? A wiecie, kim są ci ludzie, którzy zwyciężają? Ci, którzy napełniają Jego Słowo. Ci, którzy wypełniają Jego Słowo. Ten jest wyciąż. Ten jest zwycięzcą, którego w żywocie sa Słowo Pana Jezusa stawa amen a prawdą. W którego życiu Jego Słowo jest prawdą i jest amen. A chcesz być wyciąż w sytuacjach swojego żywota? Jeżeli chcesz być zwycięzcą w sytuacjach życia swego, musisz dać prawdę Panu Jezusowi. Musisz dać prawdę na Słowo Pana. Nie dać prawdy tym zranieniom, tym zranionym citom. Nie dać prawdy, nie zgodzić się z tymi zranionymi uczuciami. Ale dać prawdę Panowi. Ale przyznać prawdę Panu. Lebo wtedy si víťaz. Dlatego, że wtedy jesteś zwycięzcą. Ak Słowo Panowo nie jest prawdą, a amen w twoim życiu, przegrał si. Jeżeli Słowo Pana nie jest prawdą i nie jest tak i amen w życiu twoim, przegrałeś. Przed niejakim czasem som prosił istego człowieka odpuść swojemu bratu. Jakiś czas temu prosiłem pewnego człowieka odpuść swojemu bratu. Najpierw som mu mówił odpuść wszystkim ludziom. Najpierw mówiłem odpuść wszystkim ludziom.
A on tak kiwał, że ano, dobre. No i tak, no dobrze. A hovorím, a odpust aj svojmu bratovi. A ja mówię, a również swojemu bratu odpuść. A to nie. A to nie. Widzicie, w tym globale, ako kebyśmy chcieli odpuścić. W tym globalnym spojrzeniu to tak jakbyśmy chcieli odpuścić. Ale kiedy musimy konkretną rzecz urobić, ale kiedy musimy konkretną czynność wykonać, tak wtedy naraz zistujemy, że to nie dokażemy. Nagle stwierdzamy, że nie jesteśmy w stanie. A keby było nadherne zwycięstwo tego człowieka. Jakie piękne byłoby zwycięstwo tego człowieka, keby był wystrzał swoje ręki a powiedział: "Ano, odpuszczam." Kiedyby rozpostarł swoje ramiona i powiedział: "Wiecie, tak, co panie, mi to znamenało? Odpuszczam." Wiecie, co oznacza? Prawda Pana Jezusa Chrystusa by była Jego. Że prawda Pana Jezusa Chrystusa stałaby się Jego własnością. A wtedy by był skutecznie swobodny. I wtedy by był w rzeczywistości wolnym. Wtedy by był w zwycięskim stawie. Wtedy byłby w tym stanie zwycięstwa. A niekto tuży być zwycięzcą. Jeżeli ktoś pragnie być zwycięzcą. W tych skuszkach. W tych doświadczeniach. W bojach swojego żywota. I walkach swego życia. Dowol, aby Pana Jezusowe słowo było prawdą w twoim żywocie. Pozwól na to, by słowo Pana Jezusa było prawdą w życiu twoim. Lebo Pan Bóg nas prowadza tymi to skuszkami. Dlatego, że Pan Bóg przeprowadza nas przez te doświadczenia. A ja bym prosił miłego brata. Proszę miłego brata. Aby przeczytał słowo. Aby przeczytał słowo Boże. Które jest napisane. Które zapisane jest. Matuszowo Ewangelium. Ewangelii według świętego Mateusza. 14 kapitola. Rozdział 14. Od 22 wiersza. Od wiersza 22. Po 33 wiersz. Pod werset 33. Ewangelia według świętego Mateusza, rozdział 14. I czytamy od wersetu 22. I zaraz wymógł na uczniach, że wsiedli do łodzi i pojechali przed nim na drugi brzeg, zanim rozpuścił lud. A gdy rozpuścił lud, wstąpił na górę, aby samemu się modlić. A gdy nastał wieczór, był tam sam. Tymczasem łódź, miotana przez fale, oddaliła się już od brzegu o wiele stadiów, wiatr bowiem był przeciwny. A o czwartej straży nocnej przyszedł do nich, idąc po morzu. Uczniowie zaś, widząc go idącego po morzu, zatworzyli się, mówili, że to zjawa i ze strachu krzyknęli. Ale Jezus zaraz do nich powiedział, ufajcie, ja jestem, nie bójcie się. A Piotr, odpowiadając mu, rzekł, Panie, jeśli to Ty jesteś, każ mi przyjść do Ciebie po wodzie. A on rzekł, przyjdź. I Piotr wyszedł z łodzi, szedł po wodzie i przyszedł do Jezusa. A widząc wichurę, zląkł się i gdy zaczął tonąć, zawołał, mówiąc, Panie, ratuj mnie! A Jezus zaraz wyciągnął rękę, uchwycił go i rzekł mu, o małowierny, a czemu zwątpiłeś? A gdy weszli do łodzi, wiatr ustał. A ci, którzy byli w łodzi, złożyli mu pokłon, mówiąc, zaprawdę, Ty jesteś Synem Bożym. Podjął czytanie Bożego Słowa. Tyle, jeżeli chodzi o czytanie Słowa Bożego. Mnohi ludzie si dawają otázku, na co są na tomto świecie. Wiele ludzi zadaje sobie pytanie, w jakim celu jestem na tym świecie. Na co ma splodzili moi rodzice? W jakim celu spłodzili mnie moi rodzice? Czyjej woli są tu? Z jakiej woli jestem tutaj? Niektórzy ludzie by nie chcieli egzystować. Są ludzie, którzy nie chcieliby istnieć. A do końca zahniewają na swoich rodziców, że prečo są na tomto świecie. A w rzeczywistości to są nagniewani na swoich rodziców, dlaczego oni znajdują się na tym świecie. A tak mnohe pokolenia si dawają otázku, z czyjej woli są tu na tomto świecie. Wiele kolejnych pokoleń zadaje sobie pytanie, z jakiej woli jestem na tym świecie. A na to jest jedna, jedyna odpowiedź. A na to pytanie jest tylko jedna i to jedyna odpowiedź. Z woli Bożej. Z woli Bożej. Ty si sa nie hlásil na tento svet? Ty nie głosiłeś się. Ty si nie powiedział, że ja sa chcę narodzić? Ty nie mówiłeś to, ja chcę się narodzić? Ale Bóg cię posłał. Ale Bóg cię posłał.
A to z takim planem, i to z takim planem, że ma z tobą swój cel, że ma swój cel w twoim życiu, z tobą. A wiesz, co jest ten cel? A wiesz, co to jest tym celem? Aby si sa preplával cez tento život, abyś przepłynął przez to swoje życie, aby si prišiel na druhú stranu, abyś dotarł na drugi brzeg. A títo učedníci si nevymysleli to, že oni chcú ísť a plávať na druhú stranu. Ci učňovi nevpadli na taký pomysl, že to oni chcieliby přepłynąć na drugą stronę. Ale Pán Ježiš im povedal. Ale to Pán Jezus im povedal. A tu je tak napísané, že prinútil ich, aby prešli, aby preplávali na druhú stranu. A tu je napísané, že přimusil ich do toho, aby přemieštili sa na druhú stranu. To znamená, že im sa možno tak veľmi ani nechcelo. To znaczy, že jeżeli chodzi o nich, to im się nawet tak całkiem nie chcelo. Ale on ich prinútil. Ale ich přimusil. Teda nebola to ich vôľa byť na tom mori. To nie było ich wolą, ich zamiarem, żeby być na tym morzu. Ale to była wola ich Pana. Ale to była wola ich Pana. A i ty si na tomto świecie. Również i ty jesteś, znajdujesz się nie na tym świecie. Nie z wolę człowieka. Nie z woli człowieka. Nie z wolę ojca ani twojej matki. Nie z woli ojca czy też twojej matki. Ale z wolę Bożej si na tomto świecie. Ale z Bożej woli jesteś na tym aby świecie. Abyś się zaplawił tymto żywotem. Abyś płynął tym życiem. A Pan Jezus išiel hore na vrch, aby sa modlil. A Pán Jezus udal sa na górę, aby tam sa modliť. A on sa modlil za týchto svojich učeníkov. A on sa modlil za tých svojich učňov. A spomeňte si, ako hovorí Petrovi, Šimone, Šimone. A připomeňte sobie, jak mluvil do Piotra, Šimone, Šimone. Diabol si vás vyprosil, vyžiadal, aby vás preosial ako pšenicu. Diabeł wyprosił albo żądał was, aby was przesiać jak pszenicę. Ale ja som prosil za teba, aby nie zginula twoja wiara. Ale ja prosiłem za tobą, aby nie osłabła albo nie zginęła twoja wiara. Ano, Pan Jezus wyszedł tam po prawicy ojcowej. Tak, Pan Jezus udał się tam i tam po prawicy ojca, aby sa prihováral za mnie i za teba. Aby przyczyniał, przymawiał się za ciebie i za mnie. Nie inni, nie to innego przyjmowcu. Nie mamy innego tego, który by się orędownika. Niektóre cyrkiewne skupiny mówią o takich a onakich orędowników. Niektóre grupy kościelne mówią o tam o takich czy też innych orędownikach. Ale pismo mówi, że jeden jedyny jest przyjmowca, Jezus Chrystus. Ale słowo Boże mówi, że jest jeden jedyny orędownik, a to Jezus Chrystus. Nie ma innego orędownika. Nie ma innego orędownika. A on za nas sa modli. A on się modli za. On išiel tam po prawicy ojcowej. On szedł tam, udał się po prawicy ojca. Aby sa tam prihováral za mnie i za teba. Aby tam orędował, przyczyniał się za mną i za tobą. Aby nie zginula twoja wiara. Aby twoja wiara nie osłabła, nie zanikła. Pretože w tych skúškach života. Dlatego, że w tych doświadczeniach życia. Tam jest skúšaná naša viera. Tam jest próbowana doświadczania wiara nasza. Iście, kiedy macie te ciężkości żywota, tak pytacie się, miluje ma Pan Bóg? Kiedy, na pewno, kiedy przechodzicie przez doświadczenia życia, zadajecie pytanie, czy Pan Bóg mnie miłuje? Czy o mnie wobec wie? Czy On w ogóle wie o mnie? Czy ma o mnie wobec zaujem? Czy w ogóle On jest zainteresowany mną? Albo zabudł na mnie. Albo może zapomniał o mnie. Wspomnijcie si, jak aj żalmista mówi, zapudol si na mnie, Panie. Przypomnijcie, jak psalmista mówi, o Pan, zapomniał o mnie. On nie zapudol. On nie zapomniał. A wiedział aj żalmista, że nie zapudol. Żalmista też wiedział o tym, że nie zapomniał. Ale on miał ten pocit, że jest opuszczony. Ale miał takie uczucie, że jest opuszczony. Lebo go opuścili ludzie. Dlatego, że ludzie go opuścili. Opuścili go przyjaciele. Przyjaciele go opuścili. Dostał się do zowretia nieprzyjaciela. Dostał się do ściśnięcia przez nieprzyjaciół. A w tej sytuacji potrzebował wielką wiary. A w tej sytuacji potrzebował wielkiej wiary. Aby uwierzył, że Pan Bóg go nie opuścił. Aby uwierzył w to, że Bóg go nie opuścił. Ano, skúšky života dawają wielki otáznik przed nami. Wierzysz?
doświadczenia stawiają przed nami taki wielki pytajnik. Czy ty wierzysz? A jeszcze stale wierzysz? I czy ty jeszcze ciągle wierzysz? A ty musisz odpowiadać. A ty musisz odpowiedzieć. Nie len słowem. Nie tylko słowem. Ale skutkom a prawdą. Ale czynem i prawdą. Aby si celým postojom svojho srdca a celým svojim životom vyznal, áno, ja ti verím. Abyś całą postawą życia swojego mówił, tak, ja wierzę. I całą prawdą. A teraz plavia sa na tomto mori. A teraz są w tej podróży, płynąc przez morze. A zacznie fúkať protivný vietor. I zaczyna wiać wiatr przeciwny. Nie do plachty. Nie do żaglu. Wtedy by się dobrze pływało, gdyby to o, tak... O, to by się dobrze płynęło, gdyby... Plachty, a raz, dwa jesteśmy na drugim końcu. Podniesiemy żagle i raz i dwa jesteśmy na drugim brzegu. Ale przeciwny. Ale to był wiatr z drugiej strony, przeciwko. Pan nas posłał, chodźcie na drugą stronę. Pan nas posłał, przeprawcie się na drugą stronę. A Pan nam posłał przeciwny wiatr. I Bóg zesłał wiatr w przeciwnym kierunku. Wierzycie, że to jest tak? Czy wierzycie, że to tak działa? Lebo on porucza wetrom i poczasiu wszystkiemu. Dlatego, że on rozkazuje wiatrom i pogodzie. Wspominam się w 89 roku, kiedy był Billy Graham w Budapeszcie. Przypominam sobie w 89 roku, kiedy Billy Graham był w Budapeszcie. Schylovalo sa k veľkému dažďu. Černé mraky zatiahli celú Budapešť. Nad Budapešť nadciągały ciemne obłoki i zanosiło się na wielką ulewę. A boli tam takí neveriaci mladíci. A byli tam tacy niewierzący młodzieńcy. Ktorí tam blízko mňa sedeli. Ktorí tam siedzieli niedaleko mnie. A smiali sa a hovorili, to budete vidieť, ako za chvíľu všetci budú utekať spred tohoto dažďa. Mówi, to zobaczycie, jak to będzie wyglądać, jak wszyscy przed tym deszczem, przez tym deszczem będą uciekać. Niechaj tu aj Billy Graham, aby si zachránili kożu. Zostawię tu nawet Billy Graham, tylko żeby skórę uratować. Ale sa Boży lud modlił. Ale lud Boży się modlił. A wiecie, co sa stalo? A wiecie, co się wydarzyło? W całej Budapeszcie był taki lejak, że woda stała po ulicach. W całym Budapeszcie była taka ulewa, że woda stała na ulicach. A nad stadionem, jako keby wyrezali kruch. A nad stadionem, tak jak była wycięty taki okrąg, taki otwór. A nad stadion nie szli oblaki. A chmury nad stadion nie poruszyły, nie dotarły. A Billy Graham zwestował Ewangelium. Billy Graham zwiastował Ewangelię. A Duch Święty sa wylewał tam. A Duch Święty wylewał się tam. A títo mladíci, ktorí sa dopredu smiali a hovorili, no uvidíte, ako tu ľudia budú utekať, chrániť si kožu. A ci młodzi ludzie, którzy już przedtem śmiali się, no zobaczycie, jak ci będą uciekać, ratując skórę swoją. Pozeral som sa na nich. Patrzę tak na nich. Plakali. Płakali. A išli dole a odovzdali svoj život. Schodzili v dół, aby oddať życie swoje Panu. Aleluja. Aleluja. Veľká skúška. Wielkie doświadczenie. Wielka skúška wiary. Wielkie doświadczenie wiary. Ale wielka sława Boża. Ale wielka Boża chwała. Czym większa jest skúška, czym większe doświadczenie, tym więcej widzialna jest ta mocna Boża ruka. Tym więcej objawia się mocna ręka Boża. A tak aj tento ľud, który jest tam przed tym morom. A również i ten ľud, który znajduje się przed morzem. On mohol chwalić Pana. On mógł chwalić Pana. Mógł go prosić o záchranu. Mógł go prosić o ratunek. A mógł powiedzieć, mamy 10 dobrych wykładów. Mógł powiedzieć, mamy za sobą 10 dobrych wykładów. A teraz ta prwa skúška, Panie, patrzy Ciebie cześć a Ciebie sława. A teraz pierwsze doświadczenie, więc do Ciebie należy chwała i cześć, Panie. Ale oni szemrali. Ale oni szemrali. Wszak to byli przeciwni ludzie. Widzicie, to byli tacy ludzie sprzeciwiający się. Szomrali. Szomrali. Ty nie zwykniesz szomrać. Ty nie jesteś nauczony szomrać. W Polsku nie szomru ludzie. W Polsce ludzie nie szomrą. Ale na Słowensku szomrą. Tylko na Słowacji. Nie szomry, brat mój. Nie szemrzej, nie szemraj. Sestra moja, nie szomraj. Siostro moja, nie szemraj. Kolkokrát ci twoi bliski w twoim domu mówili, prečo szomreś, prečo brbleś?
Ile razy ludzie bliscy w twoim domu mówili, dlaczego szemrzesz, dlaczego coś tam mruczysz? Bóg za to nie lubi. To Bogu się nie podoba. Nie szemraj. Nie szemraj. Ale chwal Pana. Ale chwal Pana. Pomaż swój twarz olejem. Namaść oblicze swoje olejem. A wtedy, kiedy byś miał być smutny, raduj się. A wtedy, kiedy masz powody, aby być smutny, a raduj czekaj się. To wychodzisko Boże. A oczekuj na to wyjście, na ten ratunek Boży. Lebo je napisane. Dlatego, że napisane jest, że ze wszystkimi skuszkami, które Bóg dopuści do naszego życia. Że za wszystkimi doświadczeniami, które za Bożym zezwoleniem dotkną życia naszego, już Pan Bóg przyprawił aj wychodzisko z niego. Pan Bóg już ma przygotowane wyjście. A ty możesz już do przodu chwalić Pana, ako sa Boh oslavi. A ty już do przodu z wyprzedzeniem możesz chwalić Pana za to, że on uwielbi siebie. Ale nie myślisz, że to jest koniec. A nie myśl, że na tym się skończy. Za jedną skuszką przychodzi druga skuszka. Po jednej próbie przychodzi druga próba. Za drugą skuszką trzecia skuszka. Po jednym egzaminie, po drugim egzaminie przychodzi trzeci egzamin. A kim przepływasz się na drugą stronę, a zanim dotrzesz na drugi brzeg, przejdziesz wszystkimi 10 skuszkami swojego życia. Przejdziesz przez wszystkie 10 doświadczeń w swoim życiu. A to nie preto, a nie, to nie dlatego, aby cię Bóg zniszczył, aby Bóg cię zniszczył, ale aby się skusił, ale abyś doświadczył, że Bóg jest prawdziwy, że Bóg jest prawdziwy, że to, co ślubił, to co obiecał, on to aj dodrży. On dotrzyma tego. A ty musisz wierzyć. Ale ty musisz wierzyć. Teraz, kiedyśmy szli domów z Izraela. Teraz, kiedy wracaliśmy z powrotem do domu z Izraela. Kiedy nam dawali listki, czekowaliśmy, a potem zme pytali listki. Kiedy otrzymaliśmy karty, żeby je no, zatwierdzić i później, żeby wejść dalej. Tak ta osoba pozrela sa po nás. A ta osoba tak popatrzyła na nás. A ja jej hovorím, radi by sme my štyria spolu sedeli v lietadle. I mówię, chcielibyśmy we czwórkę razem w samolocie siedzieć. A to som nemal urobiť. A tego nie miałem uczynić. Wiecie, co urobila ta osoba? Wiecie, co ta osoba uczyniła? Pýta sa, vy dvaja ste manželia. Mówi, zadała pytanie, czy wy dva i jesteście małżonkami? Ano, mówię, Zuzana a ja jesteśmy małżonkami. Tak, tak, Zuzanna i ja to jesteśmy małżonkami. No, wy będziecie spolu siedzieć. Dobrze, no to wy tu będziecie razem siedzieć. Tuto osobę damy na opaczny koniec lietadła. Tą osobę damy tam na drugą stronę samolotu. A tu czwartą osobę damy do drugiego lietadła. A tą czwartą osobę damy do drugiego samolotu. A ta sestra úplne w tej chwili psychicky była na dnie. A ta siostra w tym momencie tak psychicznie po prostu. Wszak ja nie wiem żaden cudzy język. Ja nie umiem żadnego obcego języka. Jak tu ustanę na inne lietadło, ja są tu stracona. Jak się dostanę do innego samolotu, to się zgubię. A mówię tej to sestry, tak to som ju chytil za rameno, upokoj się. I tak mówiłem do tej siostry, tak ją złapałem za ramię, uspokój się. Takiej panikę, takiej bolesti, takiej jako keby była zradzona. Dlatego, że wpadła w taką panikę, w taki ból, tak jakby ktoś ją zdradził. Predstavte si, že ste v úplne cudzom svete. Vyobrazte si, že ste v celkom obcom kraju. A teraz vás oddelia od skupiny. A teraz oddelia vás od grupy. A vy ostanete na nejaké iné lietadlo, ktoré kto vie, kedy príde a že ešte do hotela, že ju zoberú. A teraz dostaniecie się do samolotu, który nie wiadomo kiedy przyleci, a przedtem jeszcze udacie się do hotelu. A nie poznacie język. A nie znacie języka. Którym byście się dogodli z tymi ludźmi. Przy którym byście mogli porozumieć się z tymi ludźmi. Úplne prepadla takiej panike. Całkowicie tak poddała się takiej panice. A ja jej mówię, nie bój się. A ja mówię, nie bój się. To jest skuszka. To jest doświadczenie. Bóg się osławi. Bóg się uwielbi. Ale już je wytlačili aj listok na drugie lietadlo. Już ma go w ręce. Ale już wydrukowana jest karta pokładowa na drugi samolot, już to masz w ręce. A nie chciała z nami ani debatić ta osoba. Wiecie, proste ochrana proti tym terrorystom. Ja som aj nevedel, že sa na ňo podobám. Tá osoba, ten urzędnik, ktorý s nami rozmawiał, on po prostu tak zadecydował i to jest ochrona przeciwko terrorystom. Nawet nie wiedziałem, że jestem podobny do terrorysty. A tak to nás sprawili taký priek. I tak po prostu nás, takie doświadczenie. Taká skúška. Taká próba. A ja som v tej chvíli nie dokázal, nie widział som nic, żadne rozwiązanie, len som veril.
A ja w tej sytuacji nie widziałem żadnego rozwiązania, tylko wierzyłem. A potem przyszedł ten tłumacznik jeden. A później tłumacz dotarł do nas, jeden z tłumaczy. A mówię, co się stało. I tłumaczę mu, co się wydarzyło. A ona, on ten tłumacz, potem iśli na te uradne miejsca tam. A później udali się tam do tych biur. A powiedali, że to jest wspólna skupina, która wspólnie przyszła, a wspólnie chcemy aj odejść. I wyjaśniali, że jesteśmy grupą, wycieczką, która razem przywędrowała, przyleciała i też chcielibyśmy razem wspólnie wracać. A naraz dali do tejto sestry nowy listok. I nagle nowy bilet, nową kartę pokładową wydrukowali tej siostrze. A była bardzo szczęśliwa, że możemy iść wspólnie. Bardzo była szczęśliwa, że wspólnie możemy dalej podróżować. Taki to ciężki przypad. Taki trudny przypadek. Ja sobie nie wiedział przedstawić, jak to Bóg wyrieszy. Ja nie byłem w stanie sobie wyobrazić, jak Bóg to rozwiąże. Bądź na pokoju, sestra moja, czekaj, teraz musimy czekać na Pana. Ja mówię, uspokój się, oczekuj, teraz musimy tylko oczekiwać na Pana. A Pan ją tak upokoił. A Pani dał taki pokój. A widziała sławę Bożą. I oglądała Bożą chwałę. Pan jest wierny. Bóg jest wiernym. Bóg robi wielkie rzeczy. Bóg czyni wielkie rzeczy. A przyszliśmy do domu w pokoju. A takim pokojem wróciliśmy do ojczyzny. A Boże pożegnanie spoczynęło na naszych sercach. A Boże błogosławieństwo spoczywało na naszych sercach. Wiecie, niekiedy człowiek tak się mówi, kiedy za ten problem w moim życiu wyrwiesz i o, to już będzie dobre. Nieraz człowiek mówi, że kiedy przejdę przez to doświadczenie, będzie rozwiązane, o, to już będzie bardzo, to już będzie dobre. Ten problem, kiedy się wyrwiesz. Tylko ten problem, kiedy zostanie rozwiązany. A kiedy ten jeden problem przejdzie, tak dalsze dwa zaczynają wystupować. Kiedy ten jeden problem minie, to następne dwa się zaczynają wydłużać. No jeszcze tylko dwa problemy, kiedy się wyrieszy. No jeszcze tylko dwa problemy, kiedy są, będą rozwiązane. A kiedy te dwa się wyrieszy, a kiedy właśnie się wynulują, tak dalsze powstaną. A kiedy te dwa się tak wyzerują, są rozwiązane, to następne powstają. Jaki to ma zmysł ten żywot? Jaki sens ma to takie życie? Dlaczego to wszystko tak to przychadza na nas? Dlaczego tak to wszystko na nas atakuje? Widzicie, aj tyto uczennicy, jedna wolna przychadza, joj, już namy koniec, joj, już zaginiemy. Widzicie uczniów, którzy kiedy ta fala powstała, to o, już z nami jest koniec, już kończymy. A naraz ta wolna sa straciła niegdzie w głębkę. A nagle ta fala tak opadła, znikła w głębinach. A potem dalsze dwie powstali. A później następne dwie podniosły się. Jaki to ma zmysł? Jaki to ma sens? Każda ta wolna, która przychadza do twojego żywota. Każda fala, która nawiedza twoje życie. Sacia opita, wierzysz? Zadaję ci pytanie, wierzysz? Ozaj wierzysz? Jeszcze wierzysz? To jest kuszka naszej wiary. To jest doświadczenie wiary naszej. A Pan Jezus mówi, ja som prosił za teba. A Pan Jezus mówi, ja prosiłem za tobę. Aby nie zginula twoja wiara. Aby nie osłabła, nie znikła twoja wiara. Już ty si myślała. Już myślałeś, myślałaś. Że już koniecznie to wyrieszone. Że już to w rzeczy, w końcu zostało rozwiązane. Ale nowa wolna powstała wobec ciebie. Ale nowa fala podniosła się przeciwko tobie. Wiecie, co upokoi wlny naszego żywota? Wiecie, co uspokoi fale w naszym życiu? Prytomność Pana Jezusa Chrystusa. Obecność Pana Jezusa Chrystusa. Pan Jezus cię nie niecha w twoim trapieniu. Pan Jezus nie zostawi cię w twoich doświadczeniach. On cię nie niecha w tym, aby si był sam. On nie pozostawi cię, abyś sam nie niecha was sirotami, mówi Boże Słowo. Słowo Boże mówi, że nie zostawię was sierotami. Poślę wam tego Ducha Cieszyciela. Poślę wam Ducha Pocieszyciela. Tego Ducha Prawdy. Tego Ducha Prawdy. A On was uwiedzie do każdej prawdy. A On wprowadzi was w każdą prawdę. Prytomność Pana Jezusa Chrystusa. Obecność Pana Jezusa Chrystusa. Ta nas zachraniuje. Ona nas chroni. To Jego Słowo w naszym żywocie. To Jego Słowo w naszym życiu. Dawa pokój naszej duszy. Daje pokój dla duszy naszej. A kiedy On przemówi. A kiedy On przemówi. Wiecie, co jest to pierwsze, co mówi? Wiecie, to pierwsze, co On powie. Nie bójcie się. Nie bójcie się. Nie bój się, brat mój. Nie bój się, bracie. Nie bój się, sestra moja. Nie bój się, moja siostro. Ja są, mówi Pan. Ja jestem.
Tak mówi Pan. Ja som. Ja jestem. Ja som ten, ktorý som od počiatku s tebou. Ja jestem tym, który od początku jestem ja z tobą. Ja som ten, z którego woli si tu na tomto svete. To ja jestem tym, z którego woli jesteś tutaj na tym świecie. Ja som ťa poslal do tohoto rozbúreného života tvojho. To ja wysłałem cię do tego wzburzonego życia twego. A ja bdiem nad tobą. Ale ja czuwam nad tobą. Ja cię miluję. Ja kocham cię. Mnie zależy na ciebie. Mnie zależy na ciebie. Nie opuścim cię. Ja cię nie opuszczę. Ale ty wier. Ale ty wiesz. Nie bój się. Nie bój się. Len wier. Tylko wierz. Wiecie, strach to nie jest od Boga. Wiecie, strach nie pochodzi od Boga. Strach przychodzi od diabła. Strach przychodzi od diabła. Wiecie, gdzie nachádzamy prvú zmienku o strachu w Piśmie? Wiecie, gdzie w Piśmie jest pierwsza informacja, pierwsza zmianka o strachu? Prvej knihe Mojžišovej. Pierwszej księdze Mojżeszowej. Wtedy, kiedy prvý człowiek zgrzeszył. Wtedy, kiedy pierwszy człowiek zgrzeszył. Pokiaľ mali dobrý vzťah s Bohom, dopóki mieli dobre relacje z Bogiem, oni sa neskrývali. Oni się nie ukrywali. Nie mali strach. Nie bali się. Jednoducho boli radosni, požehnaní. Oni po prostu byli radosnymi, byli błogosławionymi. Ale ako náhle prišiel hriech do ich života, jak nagle pojawił się w życiu ich grzech, tak oni začali sa bať. Začali się bać. Ak si dávaš otázku, prečo je tak strach v tvojom srdci, jeżeli zadajesz sobie pytanie, dlaczego strach, dlaczego obawa jest w moim życiu? Dlaczego tylko boju masz ze strachem? Dlaczego tyle walk masz ze strachem? Ty potrzebujesz wyrieścić otázku grzechu w swoim życiu. Ty potrzebujesz rozwiązać pytanie grzechu w twoim życiu. Lebo tam, gdzie sa człowiek otworzy, buď wedome albo niewedome grzechu. Dlatego, że tam, kiedy człowiek otworzy się, czy to świadomie, czy nieświadomie dla grzechu, tak tam zaczyna dominować strach. Tam zaczyna panować strach. A to są dvere, ten strach to są dvere, które tam wsadził diabeł. A ten strach to są drzwi, które umieścił tam diabeł. A to preto, aby on mógł wchádzać tymi to dverami. I to w tym celu, aby on przez te drzwi mógł wchodzić. On tam robi si nárok. On prawo czyni sobie. Strach to jest dominantna siła jego królestwa. Strach to jest taka panująca siła jego królestwa, dominująca siła jego królestwa. Diabłowa siła. Siła diabła. Z tym Bóg nie ma nic wspólnego. Ale Bóg z tym nie ma nic wspólnego. A wżdy, kiedy Bóg posielał swoje zjawienie na tento świat, i zawsze, kiedy Bóg swoje objawienie posyłał na ten świat, posielał swoich aniołów, posyłał swoich aniołów, to pierwsze było, że ludziom powiedział, nie bój się. To pierwsze, które aniołowie mówili do ludzi, nie bój się. Wspomnijcie si, jako Daniela osłowi aniela, mówi, nie bój się, Danielu. Przypomnijcie sobie, jak w jaki sposób anioł przemówił do Daniela. Nie bój się, Danielu. Potem, kiedy Bóg przehovoril k Zachariaszowi, mówi, nie bój się, Zachariasz. A później, kiedy Bóg przemówił do Zachariasza, to powiedział, nie bój się, Zachariaszu. Kiedy przehovoril k Márii aniel, kiedy sa jej zjawił, mówi, nie bój się, Mária. Kiedy zwiastował anioł Márii, to powiedział, nie bój się, Mário. Kiedy przehovoril k Józefowi, nie bój się, Józef. A kiedy przemówił do Józefa, powiedział, nie bój się, Józefie. A kiedy Paweł apostol świadczy, że sa mu zjawił aniel w nocy. A kiedy Pan Jezus, kiedy apostoł Paweł mówi, że objawił mu się anioł w nocy. A on świadczy Paweł, a mówi, a aniel mi powiedział, nie bój się, Pawle. A on składa świadectwo i mówi, anioł powiedział do mnie, nie bój się, Pawle. Widzicie, kiedy przychodzą od Boga rzeczy. Widzicie, zauważmy, kiedy od Boga przychodzą rzeczy. Tak Bóg zatwara dvere strachu. Bóg zamyka drzwi strachu. Lebo keby boli otvorene tie dvere strachu. Dlatego, że gdyby te drzwi strachu były otwarte. Tak by sa mieszali święte rzeczy z okultyzmem. To by wtedy święte rzeczy z okultystycznymi były zmieszane. Ale tam, gdzie Bóg pôsobí, on czysto chce pôsobiť. Ale tam, gdzie Bóg działa, on chce w czystości działać. To znaczy, że Boże zjawienia nie przychodzą ze strachem. To znaczy, że Boże objawienie nie przychodzi ze strachem.
Ale Božie zjavenie prichádza s povzbudením, neboj sa. Ale Božie objavenie prichádza s zachętou, neboj sa. Teda vtedy, keď sa dvíhajú vlny nášho života, vlastne vtedy, kedy podnoszą się fale v našom życiu, tak Pán Boh chce, aby sme neotvárali sa strachu. Pán Boh chce, aby sme neotvírali się na strach. Ale aby sme povedali, Pane, abyśmy powiedzieli, Panie, oddávam sa do Twoich rúk. Oddaję się do rąk Twoich. Tebe žijem. Žijem dla Ciebie. A Tebe aj zomieram. I dla Ciebie również umieram. Aleluja. Aleluja. A to je plná dôvera Pána. A to jest pełna ufność dla Pana. A on hovorí, ja som. A on mówi, ja jestem. Nie bój sa. Nie bój się. Dáme si prestávku. Učiníme przerwę. A potom budeme pokračovať. A później będziemy skloníme svoje. Pochylme naše głowy. Drahý nebeský Oče. Kochany Ojcze Niebiański. Ďakujeme za skúšky života. Dziękujemy Ci za doświadczenia życia. Że to nie jest trápenie ani sužovanie Twojego ľudu. Że to nie jest trápienie ani męczenie Twojego ľudu. Ale to jest skúška, która overuje, co sme sa naučili. Ale że to jest próba, która pokazuje, czego nauczyliśmy się. Odpuść nam, Panie. Przebacz nam, Panie, odpuść. Keď sme mnohokrát šomrali. Kiedy wielokrotnie szemraliśmy. Odpuść nam, że mnohokrát sme sa niepokojili. Odpuść nam, że wielokrotnie byliśmy zaniepokojeni. Odpuść nam, że w mnohých skúškach života sme ťa nechválili. Odpuść nam, że w wielu próbach życia nie chwaliliśmy Ciebie. Odpuść nam, Panie. Odpuść nam, Panie. Chcemy sa nauczyć túto lekcję. Chcemy nauczyć się tej lekcji. Chcemy ťa chválić. Chcemy Cię chwalić. Chcemy Cię milować. Chcemy Cię miłować. Chcemy Ci służyć. Służyć Ci chcemy. A chcemy być wierni. A również chcemy być wiernymi Tobie. Zachowaj nas, Panie. Zachowaj nas, Panie. O, Panie, nie dowol. Panie, nie pozwól. Aby nas te wlny pohltili. Aby te fale nas przykryły. Nie dowol. Nie pozwól. Aby te skúšky nas wyradili. Aby te próby nas wyrzuciły. Ale prawie na opak. Ale właśnie odwrotnie. Niech w tych skúškach života. Niech w tych próbach życia. Możemy wyznać. Możemy wyznać. Że Ty si starostliwy Bóg. Że jesteś troskliwym Bogiem. A milujący Ojciec nas. I miłującym Ojcem nas. Halleluja. Halleluja. Amen. Amen.